O, dzień dobry. A właśnie jak dzisiaj jaki wiatr w tym wieje. Ale chcę wam powiedzieć, że właśnie jutro jadę na szczepienie od tego wirusa. No i dobrze. Czas najwyższy podjąć decyzję. A Asia Basia ma 19, o mi szybciej. Dzisiaj dzwoniłem. Jacek dzwonił. Na chwilę był. Mógłbym dzisiaj jechać, ale już dzisiaj już to na jutro wezmę taksówkę i jutro pojadę rano zaszczepić się mgłem. Bo trzeba podjąć decyzję słuszną, a nie jak ta czarna szprycha kada głupoty. Jo, kto inny szczepi? A gada, nie wiadomo jakie, sama ona powinna się leczyć psychicznie. Ona psychicznie chora chyba jest. I to właśnie chcę powiedzieć dla was. A na pewno, jak usłyszycie, to będziecie ogółem zadowoleni. No trzeba dbać. Bo to czas najwyższy podjąć jakąś decyzję w swoim życiu. Iść w prawo, a nie w lewo, jak ktoś mówi. O, pociąg. Pociąg leci z daleka. Leci pociąg z daleka, z daleka. Pociąg leci z daleka. Leci, na nikogo nie czeka. Właśnie gada ta psychiczna chora. Czarna szprycha. Niech się odwali. Od nas. Już. Na ten temat. To chcę. A będę miał szczepionkę, to wtedy już. Będę mógł. Inaczej. Jechałem w taksówce, to też taksówkarz mówił, też ma termin. A to zależy właśnie data urodzenia. No i to była moja decyzja słuszna. Dobrze, witaminy biorę, kupuję cały test, ale trzeba się ogółem zaszczepić się. Dobrze, nie choruję. To trzeba właśnie dbać o to, żeby nie chorować. I tak to właśnie jest. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? O, kupiłem pół chleba, jeszcze żółty ser. Jutro piątek. No pokażę wam. Bo dobrze, ja nie kupuję. O, świeżutki. O. To położę na razie. I tak to właśnie. Jest. Trochę mniejszy teraz wiatr. Wiało cały dzień.
co jeszcze mogę powiedzieć? Mnie to nie interesuje, co ta czarna szpilka gada głupoty na nas. Niech się zajmie swoim życiem, a nie po prostu... Słuchaj, weź zadzwoń później do mnie. Bo Wojciech nagrywa film, to ja nie chcę przeszkadzać. Weź zadzwoń. A Krzysztof szuka tam dokumenty. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tak to jest właśnie. No i to właśnie jest tak, a nie inaczej. No, miłego dnia życzę wam. Trzeba decyzję podejmować konkretną.